Jesteśmy na terenie dawnej fabryki materiałów wybuchowych DAG, Dynamit Aktiengesellschaft, bo to było w okresie II wojny światowej największe przedsiębiorstwo III Rzeszy produkujące materiały wybuchowe. W latach rządów hitlerowskich, czyli 1933-1945, powstało ponad 30 takich fabryk, z których w obecnych granicach Polski zachowały się dwie. W Nowogrodzie Pobrzańskim i właśnie w Bydgoszczy. To wyjątkowe miejsce już niebawem zostanie udostępnione zwiedzającym. Będzie to atrakcja turystyczna Bydgoszczy i regionu. Skansen architektury przemysłowej z trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik to przedsięwzięcie unikatowe nie tylko w Polsce. Przyciągnie miłośników militariów, badaczy historii II wojny światowej, historyków. DAG Fabrik Bromberg, czyli dawny niemiecki zakład produkujący proch i amunicję na potrzeby działań wojennych w czasie II wojny światowej, położony jest w południowo-wschodniej części Bydgoszczy, w Lesie Sosnowym na terenach należących wcześniej do Zachemu. Fabryka w czasie wojny zatrudniała dziesiątki tysięcy pracowników, w tym jeńców i pracowników przymusowych, wykorzystywanych do wzniesienia całości, a po rozpoczęciu produkcji przekwalifikowanych na robotników produkcyjnych. Po wojnie zakłady wyzwolone przez Armię Czerwoną zostały kompletnie zdemontowane, a całą infrastrukturę przemysłową wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Większość budynków wzniesionych w latach 1939-1945 przetrwała w dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Skansen architektury przemysłowej z trasą turystyczną zlokalizowany zostanie w 8 budynkach. Planowany koszt inwestycji to 9 milionów złotych, w tym dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.